Nie, no żeśmy rozwalili taki fajny traktor. Popatrzcie, oś się łamała. Przyjechał dźwig. Nie widzę, przyjechał dźwig. Taki aizol mu tu przełożymy teraz, widzisz? Podjeżdżaj lawetą. Dźwigu, kręcaj. Jeszcze trochę, o. Jak to zaczepić? No to Nikodem, możesz ruszać tą załadowaną lawetą. I jedź nią do serwisu. Siema, to Niko, zapraszam na kolejny filmik. Zobaczcie, co się stało z moim traktorem. To jest orania się. Podsunek serio nie ma teraz w ogóle osi. Dobrze, że my mamy warsztat naprawy zabawek. Będziemy mogli to wszystko elegancko naprawić. Popatrzcie, oś się łamała. Jele, co tu się przytrafiło? Ciągnęliśmy Lemkena, który orał, i Xerion się nieźle tutaj zakopał. No, ja się Xerion zakopał i kołem odpadł. Musimy go wyciągnąć w takim bądź razie. Biegnij po inny traktor, dobra? A mamy linę? Mamy. To trzeba załatwić linę. Wyciągniemy cię zaraz, Xerionie. Mamy już linę. Pokaż mi linę, Nikodem. A pamiętasz, z czego ta lina była? Do czego jej używaliśmy? No do przeciągania. I do wyciągania betoniary. By taki film zrobiliśmy, nie? O betoniarce, która się zakopała, nie? W śniegu. Spróbuj teraz delikatnie ruszyć, zobaczymy, czy pociągnie. Kurczę, nie idzie, ani drgnie. No nie, ruszyła, dobra, jedzie. Jedzie, udało się. Czy chcesz spróbować zahaczyć? Tak. No to dalej. Zahaczymy już. Jest lina. Lina jest napięta. Nikodem, spróbujmy może ciągnąć teraz. Spróbuj wyciągać ten traktor. Powoli, powoli, zobaczymy, co tam się dzieje. Ciągnij, ciągnij. Ojej, odkopuje się. O rety, tam się chyba rzeczywiście koło. Ojeny. Katastrofa, Nikodem. Puma, niech się zatrzyma. Katastrofencja jest. Tu się nieźle wyłamało rzeczy. Zobacz. Okazuje się, że odpadło jedno koło, drugie koło. I tu chyba ośka i coś poszło. Nie, no żeśmy rozwalili taki fajny traktor. Leć po lawetę. Będziemy ładować na lawetę. Zjechała Scania. Dobrze, Scania, to musisz tutaj trochę podjechać. Jak my go załadujemy na tą lawetę teraz? No, chyba dźwig będzie potrzebny. Ja mogę iść. No, przyjechał dźwig. To nie jest, gdzie przyjechał dźwig. Nikodem, zarybowałeś, aż odebrało mi mowę. Dźwig, laweta i traktor. Nikodem, dźwig zaczął rozkładać, ten, a nie ma jeszcze podpór rozłożonych. Rozkładaj mu podpory. Wyciągaj ramię. Nikodem, wysuwaj trochę ramię. Niezły numer tu się zrobił. Mieliśmy orać pole, a wyszła nam katastrofa. Zapomnieliśmy ciężaru zamontować od dźwigu. Jeny, dawaj, odpinaj go. Żeby odstrykło. Proszę. Tutaj trzeba go zamontować do góry nogami. Tak. Ale odwrotnie. Tak. Tym kreskami do tyłu. Żeby pstrykło. Tam pstrykło. Tam też pstrykło z tamtej strony. Tak. Dobra, to kabina jest skręcona. Uwaga, będziemy teraz spuszczać linę na Xeriona. Ty możesz trochę odjechać lawetą. Spuszczamy linę. Ale ty musisz mi tu przyjść pomóc. Będziesz musiał podjechać. Będziemy musieli go podnieść. Wyciągnę na razie kierownicę. I odczepić trzeba Lemkena. Później jak go podniesiemy, to... Później jak go podniesiemy, to Puma podjedzie, żeby go ewakuować. Taki aizol mu tu przełożymy teraz, widzisz?
ten ajzol tutaj zapniemy. Może tak będzie łatwiej zrobimy. Poluźnij trochę linę! Dobra? Jest lina przypięta. Dobrze. Możesz go wciągać do góry swoim pojazdem, tylko tutaj musisz mieć do końca wyłożoną bazę. Dobra, ja ci powiem kiedy. Stop! Dobra, zablokuj go. Dobra. To w ten sposób będziemy mogli podjechać do niego, wiesz, lawetą. Podjeżdżaj lawetą, równo pod przednią oś. Tylko tak najgłębiej jak się da, żebyś nie zahaczył go o silnik. Dobra? Dobra? I teraz powoli opuszczaj go. Powolutku. Dobra. Jest, usiadł. Teraz musimy odczepić naszą belę i zamontować go. Troszeczkę podnieś linę do góry. Teraz musimy się zabrać za tą tylną oś. American Baby? Jest idealnie zaczepione. Możesz troszeczkę spuścić, żeby on na ziemię zjechał. Troszeczkę, o, dobra, już możesz zapiąć. No to spuścić czy podnieść? Już jest ok. I teraz ja ci powiem, kiedy będziemy podnosić, tak? Nikodem, dźwigo operatorze. Podnosić delikatnie do góry. Oj. To jest nie w tą stronę. Jeszcze raz, powtórka. Teraz do góry, jedziemy. Jedziemy, dobra, stój. Teraz musi trochę laweta podjechać do tyłu. I dźwig będzie musiał się przesunąć. I cofaj, cofaj, jedź dalej lawetą. Cofaj, cofaj. Jest! Teraz opuść go do końca. Naszą. Dobra, hak można odczepić. Nie mogę spinna ze serwisu przejechać? No nie mamy drugich, więc raczej ta poważna awaria skończy się poważną naprawą w serwisie. Prawda? Poważna awaria z poważną naprawą. Tak. Tak będzie. Wygląda na to. Dobra. Jeszcze wiesz, zazwyczaj trzeba jeszcze wiesz, ładunek jakoś zabezpieczyć, żeby nie spadł, prawda? Tak. Jak to zaczepić? O, może tak, nie wiesz? Kto teraz rusza? Pojazd zaczepiony ma linę. No to Nikodem możesz ruszać tą załadowaną lawetą. I jedź nią do serwisu. Tylko ostrożnie, żeby traktor nie spadł, dobra? No ruszaj, ruszaj, jedziemy. Nieźle się tutaj robiło. Pa, pa, do zobaczenia w serwisie. Dobra, Nikodem, teraz trzeba wyciągnąć tego Lemkena. Przyjeżdżaj traktorem. Zaraz, czy to jest Rocky, czy mi się wydaje? Jeszcze raz. Przyjeżdżaj traktorem. Jeszcze raz. Ciekawe, skąd ty znasz tą melodię? Po tyłem podjedź do niego, nie? Wycofaj. Jak się go zapina? Podnieś troszeczkę do góry, żeby się nie odczepiła nam przyczepa. Trzeba wyregulować. Zobaczyć, w którą stronę idzie. To idzie w to. Do góry, no dobra, dobra, dobra. Tutaj już jest dobrze zalemkenowany, jak to mówią. Dobra, teraz spróbujemy podnieść pług do góry, żeby nam się nie zahaczył, ale zobacz, tu jest jeszcze takie kółko ważne, które jest ważne, żeby one, bo on na tym kółku jedzie, wiesz, żebyśmy stąd wyjechali na tym kółku. I tu trzeba podnieść te koła. Tyk. Nie spadł nadal z tego? Poczekaj. Czy to mogę orać?
Na razie trzeba odjechać i zwolnić miejsce do orania, dobra? Odjeżdżaj pługiem. To co, Nikodem? Oranie na naszej farmie musimy przełożyć na następny odcinek. Do zobaczenia.